Nie tylko Marzena Sztuka. Ta aktorka też zaplanowała własny pogrzeb. 9 czerwca zmarła Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka znana była głównie z serialu Świat według Kiepskich, gdzie występowała przez ponad 20 lat. Pogrzeb serialowej Halinki odbędzie się 13 czerwca. Marzena Kipiel-Sztuka nie jest jedyną gwiazdą tej produkcji, która zaplanowała własny pogrzeb. 13 czerwca odbędzie się pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Dzisiaj po południu poznaliśmy szczegóły ostatniego pożegnania Marzeny Kipiel-Sztuki. Dotarły do nas bardzo przykre wieści. Mimo że gwiazda produkcji Polsatu miała 4 mężów, w ostatnich latach życia nie został jej nikt bliski. Właśnie z tego powodu pogrzeb pomogła zorganizować jej serialowa rodzina. Byliśmy przygotowani od tygodnia na to. Dziś można było załatwiać te formalności wszystkie. Musimy to wszystkich załatwić my, ponieważ nie miała rodziny jako takiej, zdradziła Renata Pałys. Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbędzie się w jej rodzinnej miejscowości. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 roku w kaplicy cmentarnej przy ulicy Wrocławskiej w Legnicy o godzinie 13:15, po czym nastąpi odprowadzenie do miejsca spoczynku, czytamy na klepsydrze. Marzena Kipiel-Sztuka szczegółowo zaplanowała swój pogrzeb. Renata Pałys, która jako pierwsza poinformowała o śmierci swojej koleżanki z planu serialu, zapewniła, że śmierć nie była dla Marzeny Kipiel-Sztuki niczym niespodziewanym. Serialowa paździochowa zapewniła, że aktorka przygotowywała się na taką ewentualność już od jakiegoś czasu. Miała nawet sama szczegółowo zaplanować swój pogrzeb. Z Marzeną żeśmy rozmawiały, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Wszystko zostanie ujęte w oficjalnym komunikacie, przyznała Renata Pałys w rozmowie z Jastrząb-Post. Renata Pałys także zaplanowała swój pogrzeb, tak mówiła jakiś czas temu. Mimo że z tego, co nam wiadomo, Renata Pałys cieszy się dobrym zdrowiem, pożegnała już tylu przyjaciół, że sama zaczęła myśleć o śmierci. Aktorka w wywiadzie, którego niegdyś udzieliła Plejadzie, przyznała, że spisała testament i już wie, w jaki sposób chce, aby pożegnali ją najbliżsi. Przecież wszyscy umrzemy. Ja jestem gotowa na to w każdej chwili. Już zapowiedziałam moim bliskim, że po śmierci chciałabym zostać skremowana. A następnie, żeby moje prochy zostały rozsypane, przyznała wówczas. Następnie aktorka wyjaśniła, dlaczego nie chce, aby w razie śmierci jej ciało złożono w grobie. Grób to zobowiązanie dla kolejnych pokoleń. Nie chcę, żeby ktoś stawał nad moim grobem i kładł kwiaty na moim nagrobku, stwierdziła Renata Pałys w tej samej rozmowie.